Słuchajcie, w miejscu, w którym teraz jestem, komarów jest tyle, że po prostu nie idzie tu wysiedzieć. Muszę cały czas jedną ręką ogarniać je z nóg. Natomiast chciałem wam pokazać, bo postawiłem tu wczoraj na wieczór fermentujący, no taki zacier, bym powiedział. Cukier, woda, drożdże. Drożdże takie, które dosyć szybko fermentują. Ładnie to pracowało, bąble szły równo. No i wieczorem ustawiłem, aby zobaczyć, czy przez noc zwabi to do tej pułapki trochę komarów, bo jak wiadomo, dwutlenek węgla wabi komary i powinno to działać, tak? Wiele osób pokazuje takie pułapki i wspomina o tym, że to jest super sposób na to, aby właśnie to wyłapywać komary z domu czy z ogrodu. No parę razy coś tam, jakieś mocniejsze wino nastawiałem w domu. Dwutlenku węgla szło mnóstwo, a jakoś nie zauważyłem, żeby komary skupiały się wokół rurki fermentacyjnej. No i wydaje mi się, że coś w tym chyba jest, że no to jest taki mit, który nie bardzo się sprawdza. Tutaj mnie już żrą po całości te komary, natomiast nie złapał się ani jeden komar. To co tutaj jest, to jest jakaś mrówka, która tam wlazła przez ostatnie 12 godzin. Jeden komar z tych wszystkich krzaków, gdzie tutaj nie miało ich co wabić, nie zdołał wlecieć do tej pułapki. To chyba podważa słuszność stosowania takich pułapek na komary, jeśli chodzi o ich skuteczność. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o porównanie. Jeszcze pokażę, ile przez tą całą noc złapała pułapka, którą ustawiłem wczoraj wieczorem z światłem LED. To będzie teraz taki troszeczkę marnotrawstwo tego, co złapałem, bo one jeszcze w dużej mierze żyją. Natomiast, aby pokazać, jak to wygląda, to ja po prostu, no trudno, które żyją i dają radę, odlecą. Trochę ich zostało, bo one się też przyklejają. No ale zwróćmy uwagę, ile w tym samym czasie wyłapała taka pułapka z wentylatorem i światłem UV. Natomiast jeśli chodzi o światło żarówkowe, zamieniłem miejscami, jakby porównać. No nie będę pokazywał, bo już ją wyłączyłem chwilę temu, ale tych komarów było przynajmniej z 10 razy mniej niż tutaj w tej z LEDami UV. Więc jeśli ktoś by się chciał zdecydować na jakiś rodzaj pułapki do wyłapywania komarów, czy z pomieszczeń, czy na podwórku, to jednak to jest opcja, którą preferuję i wydaje mi się najbardziej skuteczna. Dobra, to by było na razie na tyle. Cześć i pozdrawiam i miłego dnia.